I przechodzimy do punktu G, do projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej inwestycji w ulicy Łężce w Krakowie, druk nr 6413. W przypadku tego projektu uchwały także został złożony wniosek o odstąpienie od wymogu określonego w paragrafie 19 ustęp 4. W związku z tym otwieram dyskusję nad tym wnioskiem. Nikt rozumiem nie chce zabrać głosu. W takim razie przystąpimy do głosowania nad wnioskiem o odstąpienie od tego wymogu określonego w regulaminie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku, proszę o podjęcie uchwały. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Tym samym wniosek został przyjęty. Pana Przewodniczącego proszę o przedstawienie projektu uchwały. Szanowni Państwo, bardzo będzie pozytywny. W sprawie opinii dotyczącej inwestycji przy ulicy Łężce w Krakowie opiniuje się pozytywnie zamierzenie inwestycyjne pod nazwą rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek mieszkalny wielorodzinny na działce wraz z rozbiórką istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Krakowie. Lokalizacja to działka prywatna, ulica Łęczna 14. Zgodnie z mapkami, które tu są załączone i z dokumentacją, rozbierany jest praktycznie istniejący dom i właściwie w tych samych murach stawiany jest dom, który będzie domem wielorodzinnym. Praktycznie nie jest to blok, jest to zabudowanie niskie. Utrzymana jest ta sama wysokość, która istnieje w tej chwili dla tego domu jednorodzinnego. Pamiętam tej wysokości, ale 11 metrów. Byśmy ją odczytywali. Dom w tej chwili ma do szczytu dachu 11 metrów i ma być to utrzymane. Po prostu jest zmiana funkcjonalności. Według planu domowego będzie mógł spełniać funkcję wielorodzinnego. Tyle. Natomiast granica działki nie jest zmieniana. Budynek praktycznie nie wychodzi poza istniejące mury. Tak naprawdę jest to przerobienie domu na potrzeby większej rodziny. Tak to wygląda. Dziękuję. W związku z tym otwieram dyskusję nad projektem. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, proszę bardzo. Rozumiem, że nikt też poprawki nie składa. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały z druku nr 6413. Tutaj projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej inwestycji przy ulicy Łężce w Krakowie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę o podjęcie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Tym samym uchwała została podjęta.